widzi to dobro we wszystkich swoich towarzyszy. No, wieloletni pracownik zakładu fototechniki, podjął współpracę z profesorem Witoldem Romerem, również lwowianinem, w katedrze fototechniki. Tam kończy studia, podejmuje pracę naukową w zakładzie fototechniki. Później się tam doktoryzuje, zostaje kierownikiem katedry, zakładu. Katedra przekształciła się w 1968 roku już po śmierci profesora Romera w zakład. Tam też uzyskuje kolejne stopnie naukowe, zostaje profesorem zwyczajnym. Jest oczywiście pełni funkcję prodziekana, pełni funkcję dyrektora Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Później zostaje wyróżniony, zasłużony odznaką postępu Brytyjskiego Towarzystwa Królewskiego Fotograficznego, Royal Photographic Society, to w 2000 roku, później w 2014 roku zostaje członkiem honorowym Związku Polskich Artystów Fotografików. Miałem tą satysfakcję wygłaszać laudację profesorowi na zjeździe walnym w Warszawie. No, profesor jest autorem wielu publikacji, oczywiście tych naukowych, o znaczeniu praktycznym, patentów. Jest autorem czy współautorem wielu technologii zastosowanych w polskim przemyśle fotochemicznym. Jest autorem technologii polskiego materiału wprost pozytywowego, który był wtedy szlagierem w krajach tak zwanych demokracji ludowej. Także tych osiągnięć, zwłaszcza w zakresie popularyzacji nauki i techniki, ma bardzo dużo. Miałem też szczęście przepracować z profesorem naukowo kawał czasu. Udało mi się zrobić pod jego kierunkiem doktorat i miałem też to szczęście, że w 1998 roku profesor przekazał kierownictwo Zakładu Fototechniki założonego przez Witolda Romera właśnie mi. No, rozwój fotografii, rok 2000, kiedy fotografia cyfrowa już zaczyna wchodzić na rynki całego świata. Ten proces tradycyjny, fotograficzny zaczyna tracić na znaczeniu. I tak jak w 1947 roku profesor Romer zaczynał, tworzył katedrę fototechniki, przenosił tutaj tradycję Instytutu Fotograficznego Politechniki Lwowskiej, który został założony przez niego w 1935 roku. Tak tą tradycję tutaj przeniósł w 1947 roku, tworzy katedrę. W 1967 roku katedrę obejmuje profesor Markocki. Tą katedrą kieruje późniejszym zakładem od 1968, gdzieś do lat 80., kiedy zostaje dziekanem Wydziału Chemicznego. Tą funkcję przejmuje Zaleski. No i w 1998 roku przejmuję ja. Zakład trwa jeszcze kilka lat, na tyle, na ile znaczenie miał proces fotograficzny, ten tradycyjny halogeno-srebrowy. To mniej więcej taka ogólna charakterystyka działalności pana profesora. Wydaje mi się, że tutaj bardzo ważna jest ta książka, którą profesor traktuje jako drugie wydanie swojej pierwszej książki, która była no, trzykrotnie większej objętości, bardzo bogato ilustrowana. Nie mam tutaj ze sobą tej książki, ale ta książka miała większy charakter osobisty, gdzie profesor skupił się na rodzinie w tej książce. Natomiast po wydaniu tej książki doszedł profesor do wniosku, że losy jego rodziny znakomicie odzwierciedlają sytuację historyczną, w jakiej znalazł się nasz kraj tuż przed wojną, w okupacji sowieckiej, zajęcie Lwowa, zajęcie terenów Polski Wschodniej bez wypowiedzenia wojny przez sowieckiego agresora. No i oczywiście z drugiej strony agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę i konieczność znalezienia się w nowej sytuacji, wywózka do Kazachstanu, losy kobiety z dwójką dzieci,
nieletnich dzieci. To wszystko znakomicie odzwierciedla losy Polaków, którzy siłą zostali gdzieś tam wywiezieni w głąb Rosji, zmuszeni do katorżniczej pracy. Wydanie tej książki w 2017 roku zbiega się z 77. rocznicą zbrodni katyńskiej, która ma tutaj olbrzymie znaczenie. Profesor napisał wcześniej książkę Zbrodnia katyńska, która też była taką cegiełką przed wybudowaniem pomnika katyńskiego w parku przed Muzeum Narodowym. Tam już wtedy profesor silnie interesował się tymi zagadnieniami, a to wynikało właśnie z tego, że jego ojciec zginął bestialsko zamordowany przez policję polityczną NKWD w Charkowie. Stąd to zainteresowanie profesora tą zbrodnią katyńską. Zatem w tym roku mamy 77. rocznicę tej zbrodni i 77. rocznicę zesłania Polaków, olbrzymiej liczby Polaków za Ural właśnie do katorżniczych prac fizycznych. Warto też nadmienić, że profesor rocznik 28, łatwo to skojarzyć, więc w przyszłym roku będzie miał 90 lat, też okrągła rocznica. Ta rocznica zbiega się oczywiście ze stuleciem odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. To właśnie wszystko profesor chciał przekazać, wydając tą właśnie książkę. No, nieobecność profesora powoduje, że no muszę to wszystko powiedzieć tak od siebie, ale mam nadzieję, że profesor zrobiłby to znacznie lepiej, bardziej wylewnie, bardziej szczegółowo. Nie wiem, jaką przyjąć tutaj kolejność, ale dysponuję tym nagraniem dzisiaj ze szpitala wypowiedzią pana profesora, która może technicznie nie jest najlepsza. Profesor nawet mnie prosił, żeby tam niektóre rzeczy usunąć z tej wypowiedzi. Myślę, że nie byłoby to korzystne, bo przecież nie chodzi tutaj o wyszlifowaną jakąś wypowiedź, tylko właśnie chodzi o tą spontaniczną wypowiedź kierowaną bezpośrednio do zgromadzonych tutaj gości. Wiem też również, że pan profesor Andrzej Zaleski chciałby zabrać głos, więc może ustalimy, kiedy wcześniej, kiedy później, czy wypowiedź. Autora wypowiedź wcześniej. Tak, no to zapraszam Państwa. To jest krótka, pięciominutowa wypowiedź, która w początkowej części nawiązuje do pierwszej książki, która no, jest, jakby to powiedzieć, pierwowzorem tego wydawnictwa drugiego.